Patologia. Na białych pomnikach mózgu czytam hieroglify rozkładu. Mirosław Holub. Duże zasięgi są dobre dla reklamodawców. Balum, balum, biały delfin W Azji youtuberzy z miłości do zwierząt inscenizują ratowanie kotów uwięzionych w kole czy rzece, psów w smole, w śmiertelnym uścisku węża, niejednokrotnie kotków tych samych. Ranią je ze względu na pieniądze, wyświetlenia i pochwały. Taki trend na rozkwit umysłowej biedoty, bo to kopalnia złota króla Salomona, ni z gruszki, ni z pietruszki, a z serca do serca, tak jak u nas pomoc bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Wystarczy aktorom zakupić amarenę i dać im po dwie dychy, niech swoją zapijaczoną twarzą czynią zasięgi, przywołują współczucie. Lub w wyższej półce na gościnnych występach w Berlinie zasponsorować heroinowe kulki za wywiad na wyłączność z życia na ulicy pod przykrywką pomocy.